Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia. Ian Reed, może pora z tym skończyć przełożył Bartosz Kurowski. Czyta Anna Szymańczyk: Wciąż nie rozumiem, jak mogło do tego dojść. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci. Dotychczas nie zdarzyła się tu taka potworność fakt taka nie. Przez te wszystkie lata, które tutaj przepracowałam, spodziewam się. Nie spałam zeszłej nocy. Oka nie zmrużyłam. Ja też nie mogłem dojść do siebie. Z trudem udało mi się wrzucić coś na ząb. Żałuj, że nie widziałaś mojej żony. O mało nie zwymiotowała, gdy jej powiedziałem. Jak on mógł to zrobić? Jak w ogóle sobie poradził? Czegoś takiego nie przeprowadzisz z marszu. Nie da się. Straszne zdarzenie. Po prostu straszne i zatrważające. Więc znałeś go? Byliście sobie bliscy, czy może. Nie, nie bliscy. On chyba nie miał nikogo bliskiego. Z natury był samotnikiem, żył we własnym świecie, trzymał się na uboczu. Niektórzy znali go lepiej, ale sama wiesz. Czyste szaleństwo wydaje się nierzeczywiste. Owszem, to potworne, ale przy tym niestety bardzo rzeczywiste.